Witam serdecznie w programie Encyklopedia Biznesu, w programie, w którym rozmawiamy o szeroko pojętym zarabianiu pieniędzy, czy to prowadząc własną działalność gospodarczą, grając na giełdzie, czy po prostu pracując dla kogoś. Dzisiaj skupimy się na rynku naszych sąsiadów, zachodnich sąsiadów. Jest z nami bowiem człowiek, który organizuje i pośredniczy w zdobywaniu pracy właśnie w Niemczech. Witam serdecznie pan Michał Onyśków, wiceprezes Mr. Job Agencji Pracy w Legnicy. Mamy boom na Niemcy? Jeździ się wciąż do Niemiec pracować? Tak, na chwilę obecną jest bardzo duże zapotrzebowanie. No wiadomo, w zeszłym roku w maju otworzono granice. No i z tego względu Niemcy chcą legalnie zatrudniać polskich pracowników. A kto pracuje? Młodzi, starsi, w średnim wieku? Głównie specjaliści. My skupiamy się na dostarczaniu pracowników specjalistycznych, głównie branża elektryczna, metalurgiczna. Niemcy, pracodawcy niemieccy nie chcą pracowników, że tak powiem, najniższego szczebla, czyli tych pracowników pomocniczych. Bo do tej pory wydaje mi się, najczęściej słyszałem takie opinie, że jedzie się na ogórki do Niemiec. Nie wiem, na ile dziś jest to prawda. Jest to prawda, to są prace głównie sezonowe. Tutaj studenci w okresie wakacyjnym wyjeżdżają ogórki, czy tam szparagi, kapusty, aczkolwiek są to głównie wyjazdy na własną rękę. Nie organizowane przez przedsiębiorstwa, tylko wyjazdy, że tak powiem, w ciemno. A państwo organizują pracę przez cały rok, czy tylko w tak zwanym sezonie? Nie, my organizujemy pracę na cały rok. Są to różne umowy w zależności, jakie okresy pracodawcy potrzebują. Załóżmy, że ja mam lat, powiedzmy, 20 kilka, ale jestem już wykształcony, mam jakąś specjalizację, czy to w przemyśle na przykład metalurgicznym i chcę zarabiać lepsze pieniądze niż w Polsce. Nie chcę zarabiać w złotych, chcę zarabiać w euro i co ja mam teraz zrobić? Poszukiwać pracy za granicą. No, mamy różne trendy na chwilę obecną. Pracownicy poszukujący pracy na terenie Niemiec powinni szukać pracy w internecie, ewentualnie w prasie branżowej. Muszą przeanalizować dokładnie siebie, stworzyć, że tak powiem, swój profil, czym oni dysponują jako pracownik i czym mogliby zachęcić pracodawcę do tego, żeby go zatrudnił. Wiadomo, że dużą barierą na chwilę obecną jest znajomość języka. No, niestety, pracodawcy niemieccy oczekują znajomości języka niemieckiego, co najmniej na tym poziomie średnio zaawansowanym. No dobrze, ale ja na przykład boję się jechać w ciemno, że ktoś mnie oszuka. No, było zapewne wiele takich przypadków. Co wtedy? Jak się zabezpieczyć? Jak sprawdzić miejsce, do którego jedziemy? Przede wszystkim już po ogłoszeniu powinniśmy sprawdzić wiarygodność pracodawcy. Wiadomo, że istnieje kilka możliwości zatrudnienia na terenie Niemiec. To jest możliwość bezpośredniego zatrudnienia u pracodawcy niemieckiego lub niemieckiej agencji zatrudnienia. To wiąże się z ryzykiem tego, że wszelkie formalności załatwiamy w języku niemieckim. Na terenie Niemiec jesteśmy, że tak powiem, pozostawieni na własną rękę w poszukiwaniu pracy, szukamy tej pracy w Niemczech. Drugim wariantem jest zatrudnienie poprzez polskiego pracodawcę i tutaj mamy do wyboru kilka rodzajów umów. Wiadomo, że jest coś takiego jak samozatrudnienie, czyli tak zwany Werftrag, aczkolwiek niemieccy pracodawcy już od tego odchodzą. Jest to samozatrudnienie, czyli zakładamy działalność gospodarczą, wyjeżdżamy i pracujemy na własny rachunek. Niemieccy pracodawcy, policja, że tak powiem, finansowa w Niemczech bardzo kontroluje tę sytuację i nie pozwala. Drugą formą zatrudnienia jest zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia. Umowa zlecenia nie występuje w nomenklaturze prawnej na terenie Niemiec i to wiąże się z konsekwencjami, może nie na chwilę obecną, aczkolwiek nie wiadomo, co przyniesie przyszłość, jak te umowy będą rozpatrywane w dalszej perspektywie czasu. My głównie stosujemy umowy o pracę. Tylko i wyłącznie umowy o pracę, także pracownik, który poszukuje pracy, powinien sprawdzić pracodawcę, jaki rodzaj umowy on oferuje. Wiadomo, że umowa o pracę z polskim pracodawcą, z polską agencją pozwala mu na to, że w momencie jakichkolwiek nieporozumień wszystko może załatwić w polskich urzędach. A jak wygląda w praktyce ta współpraca na linii człowiek poszukujący pracy, a
Państwa agencja? W sensie człowiek potrzebuje pracy i potrzebuje pieniędzy. A co Państwo możecie dać od siebie jako agencja? My jako agencja przede wszystkim przeprowadzamy, można by tak powiedzieć dosłownie za rączkę, pracownika od A do Z. Pracownik po przesłaniu do nas CV zostaje, że tak powiem, sprawdzony pod kątem języka niemieckiego. Są zaproponowane mu warunki. My jako agencja, która ma siedzibę w Legnicy, rekrutujemy osoby z całej Polski. Dla nas nie stanowi, że tak powiem, żadnego problemu zrekrutowanie osoby ze Szczecina, z Gdańska, z Warszawy. Wszystko odbywa się drogą telefoniczną oraz drogą internetową. Taki pracownik ma ten dysonans poznawczy, czyli w momencie, kiedy my kontaktujemy się z nim co najmniej kilka razy. Wiadomo, że różne osoby się z nim kontaktują w zależności, jakie sprawy są do załatwienia. Oferujemy, przedstawiamy mu ofertę pracy, warunki zatrudnienia, warunki finansowe. Znajdujemy tej osobie zakwaterowanie. Za to zakwaterowanie w pełnej wysokości koszty pokrywa agencja. Ta osoba nie musi na własną rękę poszukiwać gdzieś zakwaterowania. Dostaje, ma możliwość zobaczenia tego zakwaterowania, jak zdjęcia wyglądają tego mieszkania. Nie boi się, że pojedzie, jak to nieraz bywa, pojedzie i będzie mieszkał w przyczepie kempingowej. A jak to jest z tymi zarobkami? No bo to jest chyba najważniejsza kwestia w poszukiwaniu pieniędzy. Przecież udajemy się między innymi także do agencji pracy, żeby te prace dostać. Jak to jest z tymi zarobkami? Czy one są naprawdę takie kolorowe, jak to słyszymy często? Zarobki dla specjalistów są naprawdę dobre. Pracownik, na przykład spawacz, może zarobić 3-4-krotnie więcej niż w Polsce. Wiadomo, że na terenie Niemiec obowiązuje płaca minimalna, została ona wprowadzona po otwarciu granic. Ta płaca minimalna została wprowadzona z obawy na to, że będzie napływ pracowników, właśnie, którzy będą pracować za niskie stawki. Ta stawka dla landów wschodnich wynosi 6,89 euro brutto za godzinę, dla landów zachodnich 7,89 bodajże. Wiadomo, że agencja, na przykład taka jak nasza, w związku z tym, że należy do Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia na terenie Polski i Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia na terenie Niemiec, może korzystać z układów zbiorowych. Układy zbiorowe, na co też pracownik podczas sprawdzania danego pracodawcy powinien zwrócić uwagę, czy agencja, czy ewentualnie pracodawca korzysta z układów zbiorowych. W Niemczech dla każdej branży są odrębne układy zbiorowe. Na przykład dla branży metalurgicznej, elektrycznej i tam są określone minimalne stawki wynagrodzenia w zależności od umiejętności posiadanych przez danego pracownika. Czyli jeżeli pracownik posiada wszystkie certyfikaty, ukończył szkołę kierunkową, automatycznie wskakuje na wyższą stawkę i ta stawka też wraz ze stażem pracy wzrasta. A jak to jest, gdy ktoś pojedzie do pracy i coś mu się stanie? Na przykład w pracy, w zakładzie pracy, czy zwichnie nogę, złamie rękę. Co wtedy robić? Jak wtedy zachowuje się agencja, a jak powinien zachować się pracownik? Przede wszystkim pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien przejść szereg badań lekarskich i szkoleń. Zaczyna się od badań lekarskich, jeszcze tutaj na miejscu w Polsce. Następnie jest szkolenie BHP z bezpieczeństwa higieny pracy w zakresie ogólnym. Następnie po dotarciu na miejsce pracownik odbywa szkolenie stanowiskowe już przez pracodawcę niemieckiego na stanowisku pracy. To są dwa warunki, które muszą być spełnione, aby pracownik w ogóle rozpoczął pracę. Najważniejszym warunkiem jest zaświadczenie A1. Wielu pracodawców nie wydaje tego zaświadczenia. Mówimy o tych pracodawcach, że tak powiem, gdzieś tam ze szarej strefy, która naraża pracowników na właśnie legalną... Zaświadczenie ZUS A1 poświadcza o tym, że pracownik posiada pełne ubezpieczenie zdrowotne na terenie Polski i do kraju, do którego jest oddelegowany. Takie zaświadczenie jest wydawane w 4 egzemplarzach. Po jednym dla każdej ze stron. Jedno zostaje w agencji, jedno dla pracownika, jedno zostaje w ZUS-ie polskim i jedno jest wysyłane przez ZUS do jego odpowiednika na terenie Niemiec. Czyli w przypadku, że pracownikowi coś się stanie, pracownik idzie do niemieckiego lekarza i ma wszystkie świadczenia nieodpłatnie. Oczywiście taką sytuację musi zgłosić automatycznie agencji. Agencja zbiera dokumentację, oczywiście ten pracownik... Czyli jak nie dostanie tego zaświadczenia, dzwoni do agencji i agencja interweniuje wtedy.
Nie, to zaświadczenie agencja mu daje jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Pracownik nie ma prawa wyjechać, że tak powiem, rozpocząć pracę w Niemczech bez zaświadczenia A1. Każda osoba, która jedzie, że tak powiem, bez zaświadczenia A1, może mieć później problem. Wiadomo, że w maju zeszłego roku powstała policja finansowa w Niemczech. Jest to komórka odpowiedzialna za sprawdzanie legalności pracy. Sprawdza dwa organy. Czyli jak my wyjedziemy i nielegalnie się zatrudnimy, to też możemy mieć problem. Jak najbardziej tak. W momencie, kiedy przyjeżdża taka kontrola, kontrola sprawdza przede wszystkim naszą umowę, czy są zachowane stawki, czyli czy pracodawca nam daje odpowiednie stawki, czy nie daje nam stawek poniżej minimalnego wynagrodzenia. Sprawdzane jest zaświadczenie A1, czy pracownik posiada ubezpieczenie. W momencie, kiedy któryś z tych czynników nie jest spełniony, pracownik jest odsyłany z automatu do domu. Jakich specjalistów na dzień dzisiejszy poszukuje Państwa agencja? My poszukujemy w bardzo dużej skali elektryków oraz spawaczy. A czy są Państwo w stanie pomóc zdobyć ewentualnie jakieś kwalifikacje, ewentualnie jakieś pomóc dostać się na jakieś szkolenie na takiej zasadzie, żeby pracownik przed wyjazdem do zachodnich sąsiadów mógł się jeszcze trochę doszkolić. Pracodawcy oczekują od polskich pracowników, aby byli w pełni wyszkoleni i żeby oferowali sobą wszystko to, co jest potrzebne na stanowisku pracy, czyli przychodzą i, że tak powiem, od dnia kolejnego pracują. Często zapotrzebowanie jest z dnia na dzień, czyli od momentu otrzymania oferty od nas pracownik po 3-4 dniach już jest w Niemczech. Nie ma takiej możliwości, że pracownik jest przygotowywany, czeka miesiąc, dwa na swoją ofertę pracy, tylko po prostu dostajemy profil kandydata z Niemiec. Jeżeli mamy takiego kandydata, on spełnia oczekiwania, automatycznie jest wysyłany do Niemiec. I jeszcze dla przypomnienia, nie trzeba czekać na sezon, można... Jak najbardziej tak. Jeżeli jesteśmy gotowi, posiadamy znajomość języka niemieckiego, musimy składać CV, aczkolwiek musimy zwracać uwagę na to, co oferuje sobą pracodawca, czy posiada zezwolenie Arbeitnehmer Zubelassung, czyli zezwolenie Federalnej Agencji Zatrudnienia z Niemiec na wysyłanie pracowników do Niemiec. Proszę Państwa, jeśli ktoś z Państwa poszukuje pracy w Niemczech albo waha się, czy zacząć w ogóle szukać pracy za granicą, myślę, że agencja Mr. Job w Legnicy odpowie na wszystkie pytania. Dziękuję raz jeszcze. We'll be right back.